Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Rozpoczynamy piątkowym śniadankiem, czyli owsianką z borówkami i odrobiną miodziku. No i tutaj ten miodzik prosto od pszczółek mojego tatusia. Pychotkowe śniadanko. I was też, kochani, zachęcam do tego, abyście jedli śniadanie, bo to zdrowo jeść śniadania. Często, kochani, pytacie, jak tam moje postępy właśnie w diecie. Otóż, kochani, w styczniu zaczynałam z wagą prawie 65 kg, 64,800, 64,900 jakoś tak, czyli zaokrąglając 65 kg, a dzisiaj ważyłam 58,300, więc schudłam 6,5 kg. Z tym, że w tym okresie takim szpitalnym, kiedy byłam chora, no to zaprzestałam ćwiczeń, nie stosowałam diety, czyli jadłam co chciałam, nie podjadałam, nie jadłam ciasteczek, chipsów, ale jednak nie zwracałam uwagi na to, jaka jest kaloryczność poszczególnych dań. Za to luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, w ciągu 5 miesięcy właśnie schudłam te 6,5 kg, więc wydaje mi się, że to nie jest zły wynik. Ale tak, kochani, stosuję dietę, nie podjadam, do tego ćwiczę przynajmniej 5 razy w tygodniu, chodzę na zajęcia, także no, siódme poty wyciskam, aby uzyskać to, co mam w tej chwili. Do tego wszystkiego, nie dość, że moja sylwetka wysmuklała, to jeszcze widzę, że moje ciało po prostu nabiera jakiejś tam sprężystości, jędrności. Do tego wszystkiego nie mam już zadyszki wchodząc na trzecie piętro, a już było tak źle, że właśnie wchodząc z zakupami, albo nawet i bez zakupów, to już po prostu na drugim piętrze już wysiadałam, już się modliłam, żeby dać radę dojść do domu, a mieszkamy na trzecim piętrze, więc było już naprawdę źle. A teraz na te trzecie piętro po prostu sobie wchodzę, bez zadyszki, leciutko. W ogóle wydaje mi się, że jestem taka pełna energii, witalności, czuję się lepiej, czuję się ze swoim ciałem lepiej, czuję się w ogóle ogólnie jakoś z psychiką lepiej, także mogę powiedzieć, że to wszystko, co się dzieje wokół tej diety, sprawia, że czuję się po prostu lepiej. Do tego wszystkiego jeszcze zwracam dużą uwagę na to, ile przyjmuję płynów. Mówię tutaj nie o Coca-Coli, ale o wodzie oraz niesłodkich herbatach. Także staram się wypijać zawsze przynajmniej 1,5 do 2 litrów wody dziennie i to też mi właśnie chyba pomaga w schudnięciu. No i wiem, kochani, że wiele z was razem ze mną jest na diecie, razem ze mną próbuje coś ze sobą zrobić. Piszcie, czy wasze rezultaty są dobre, czy schudnęłyście i w ogóle jak to wygląda, chętnie poczytam. Wydaje mi się, że z tego, że jestem na diecie, są same plusy, naprawdę. No, zaczęłam jeść śniadania, zaczęłam zwracać większą uwagę na to, co jem, zaczęłam się ruszać, także naprawdę same pozytywy. A to wszystko opowiadałam popijając koktajl ze szpinaku, ananasa i arbuza. Może nie wygląda apetycznie, ale jest naprawdę dobry. I teraz właściwie zauważyłam, że to jest kubek świąteczny, taki bożonarodzeniowy. Godzina 17:30. Zazwyczaj o tej porze właśnie idę na zajęcia. I tak się zastanawiałam, jak mogę umilić sobie ten czas. Więc stwierdziłam, że włączę kamerkę i coś tam do was powiem. I przypomniał mi się taki mem, który w doskonały sposób obrazuje nasze fit społeczeństwo. To był taki komiks. Na pierwszym rysunku była para, wiecie, w strojach sportowych, wychodząca z samochodu. Drugi obrazek to ta sama para biegająca na bieżni. A pod spodem napis: paradoks naszej cywilizacji. Jedziesz samochodem 10 km, aby przebiec na bieżni 10 km. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co w tym chodzi.
I ja, kochani, muszę powiedzieć, że mnie ten, nie wiem jak to powiedzieć, demotywator nie dotyczy, bo ja zawsze na siłownię idę na swoich własnych nogach, nie korzystam z tej zdobyczy cywilizacji, czyli nie korzystam z auta. Zawsze, nawet zimą, nawet w deszcz, idę na zajęcia i z zajęć. Lubię ten czas, ponieważ po zajęciach mam chwilę na to, aby się uspokoić, wyciszyć, dojść do siebie, gdy jadę autem. No to nie mam takiej możliwości. Od razu wiecie, po zajęciach wsiadam w auto, 2 minuty jestem w domu i od razu w domu trzeba coś zrobić. A tutaj mam te 15 minut spaceru, aby dojść do siebie. Wczoraj właśnie jechałam samochodem, ponieważ gdy wychodziłam, rozszalała się taka burza. Zaczęło padać, grzmieć, błyskać. Już myślałam, już machnęłam ręką na te zajęcia. Stwierdziłam, że a nie idę, jak tak grzmi, jak taka burza się rozszalała, to siedzę w domu. Ale po minucie stwierdziłam, no nie, no szkoda tych zajęć. Więc założyłam buty i siadłam w samochód i popędziłam na zajęcia. Nie żałuję, że na nich byłam. Umęczyłam się bardzo. No ale właśnie mnie ten mem nie dotyczy, ponieważ ja spacerem idę na zajęcia. Jeszcze mam chwilę, więc powiem wam, jaki mam ogromny problem. W lipcu i w sierpniu czekają nas 2 wesela i totalnie, zupełnie nie umiem znaleźć dla siebie sukienki. Wiecie, że ja na takie wielkie wyjścia, jakim jest wesele, lubię mieć sukienki nowe, więc tym razem też chciałam sobie jakąś sprawić, ale niestety nie umiem nic dla siebie znaleźć. Więc kochane dziewczyny, jeżeli macie jakieś fajne stronki z sukienkami, to proszę dajcie mi w komentarzu znać, bo mam już naprawdę niewiele czasu. I jeszcze wam powiem, jak to w ogóle będzie wyglądać, ponieważ na wesele idziemy 6 lipca, a wesele jest bodajże na 14, więc o godzinie 12 powiedzmy musimy być już gotowi, a wcześniej będziemy na wczasach w Turcji, a powrót mamy w tą sobotę, czyli 6 lipca, czyli wtedy, kiedy jest to wesele. O godzinie 4 lądujemy w Katowicach, więc właściwie północy w drodze. O godzinie 4 w Katowicach, godzina do domu, więc o godzinie 5-6 będziemy w domu, jak się nic nie poknoci oczywiście, bo czasami wiecie, z odbiorem bagażu coś jest nie tak, albo są jakieś opóźnienia. Więc o godzinie 5-6 będziemy w domu. No i mamy takie szybkie przygotowania do wesela. Może jakaś szybka drzemka. No nie wiem, zobaczymy. No ale nie będzie już tego czasu takiego luzu, aby się na spokojnie przygotować. Mam nadzieję, że się wszystko uda i na tym weselu będziemy. Chociaż wczoraj mój mąż sprawdzał loty, czy coś się zmieniło, czy nie. I okazało się, że przesunęli loty na 18. Serce już po prostu mieliśmy w gardle. Stwierdziliśmy, no jak o 18, jako 18 będziemy dopiero w Katowicach. Jak nic się jeszcze nie przedłuży, to powiedzmy o 20 będziemy w domu. No to zanim się wyszykujemy, zanim ubierzemy te sukienki, garnitury, no to będziemy na weselu dopiero o 22, no a to chyba nie ma sensu, prawda? Więc zadzwoniłam szybko na infolinię, ale jednak okazało się, że nie dotyczy to nas. Po prostu jakaś pomyłka, nie dotyczy to nas, upewniłam się. Także no, była chwila grozy, ciśnienie nam się podniosło, ale okazało się, że jest wszystko w porządku. To drugie wesele mamy 15 sierpnia, więc jest jeszcze chwila czasu na kupno sukienki.
ale wiecie, ten lipiec zbliża się wielkimi krokami, do tego będziemy na wczasach, więc właściwie mam tydzień na kupienie sukienki, więc proszę Was bardzo, dajcie znać jakieś stronki, linki, nazwy sklepów internetowych, cokolwiek. Skończyłam właśnie zajęcia i muszę Wam powiedzieć, że trenerka dała nam wycisk. Straciłam pewnie mnóstwo kalorii, ale niestety nie wiem ile, ponieważ jak widzicie, nie mam zegarka przy sobie. Zegarka, z którym się od kilku miesięcy nie rozstaję, który monitoruje wszystkie moje czynności, którym monitoruje mój sen nawet, które pokazuje, ile kalorii w ciągu dnia spaliłam w takim codziennym życiu i na treningach. Ale niestety wczoraj mi się ten zegarek zepsuł. Wysłałam go do reklamacji. No i od wczoraj właśnie chodzę bez zegarka i czuję się, jakbym nie miała ręki. No bo wiecie, jeżeli z czymś się chodzi przez długi okres czasu, to potem tego brakuje. Ale sądząc po intensywności tego treningu i patrząc na to, ile kalorii straciłam na poprzednich tak intensywnych treningach, to myślę, że spaliłam w ciągu tych 2 godzin około 500-600 kalorii, więc nie jest źle. No i jak już mówię Wam o tej reklamacji mojego zegarka cudownego, no to jeszcze Wam powiem, że ostatnio kupiłam wagę, która nie tylko waży ciało, ale też pokazuje ilość procentową tłuszczu, jaką człowiek ma w sobie, mięśni, kości oraz ilość procentową wody, jaką się ma w organizmie. Także jest mi to bardzo przydatne, a właściwie było mi to bardzo przydatne. Chciałam wiedzieć, jak to wygląda, czy buduję masę mięśniową, czy spalam tkankę tłuszczową, czy mój organizm jest dobrze nawodniony. To potem w takiej tabeli można sobie sprawdzić. Ale niestety, kupiłam tą wagę tydzień temu, ale ona w ogóle nie waży. W ogóle jest jakaś taka dziwna. Niby miała pamiętać i rozpoznawać 10 osób, ale niestety, gdy stawałam na tą wagę, to raz mnie rozpoznawała, raz mnie nie rozpoznawała, a gdy mnie nie rozpoznawała, to niestety nie pokazywała właśnie tych zawartości poszczególnych składników. No i uznałam, że ta waga jest bez sensu, bo dałam za nią 180 zł. A gdyby taka waga miała mi pokazywać tylko masę ciała, kilogramy, no to mam taką w domu za 30 zł. I niepotrzebna mi taka droga waga. Więc też dzisiaj złożyłam reklamację. I reklamacja poszła. No i kochani, takie to perypetie miałam dzisiaj i wczoraj. Dobra, o Jezus, jak tu jest blisko. To od początku. No dobra, to korzystając z okazji, że mama się właśnie kąpi i mam chwilę z aparatem dla siebie, powiem Wam o czymś, co bardzo, ale to bardzo ucieszyło mnie w dniu dzisiejszym. Otóż dostałam informację od jednej z naszych widzek, że ma świadectwo z paskiem. Oczywiście gratuluję, jak wszystkim innym i tym, którzy mają pasek i nie, tego, że zdali. Gratuluję zdania. No, ale w każdym razie napisała nam, że ma pasek i bardzo się ucieszyłam. I tak patrzę dalej, a ona pisze, że dostała naszą książkę za wyniki w nauce. I wiecie, co Wam powiem? Że nigdy nie myślałam, że coś, co ja będę robiła w internecie, a później w ogóle to zaprocentuję książką, że będzie wspierane tak bardzo nawet przez nauczycieli. Słuchajcie, no po prostu moment, w którym my teraz jesteśmy, jest dla mnie czymś bardzo wyjątkowym i bardzo dziwnym. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że nasza książka może być prezentem. Super, jeżeli ktoś sam sobie robi taki prezent. Mega, jeżeli ktoś
bliski robi komuś prezent w postaci właśnie naszej książki. Gdy rodzic kupuje dziecku naszą książkę, jest to dla nas w ogóle jeszcze większe wyróżnienie, ale że nawet nauczyciele w szkołach promują to, co my robimy w internecie i pokazują to jako coś dobrego, jest to dla nas wszystkich informacja, że w internecie jest nie tylko hejt, że w internecie jakby nie tylko głupie rzeczy są doceniane i tak bardzo rozpowszechniane, i jestem dumna z tego, co zrobiłyśmy, z tego, co nadal robimy. Mam nadzieję, że będziecie z nami cały czas dalej i że to wszystko będzie zmierzało właśnie w jak najlepszym kierunku, że nie tylko głupota, ale także wartości będą przez nas wszystkich doceniane. Prawie się popłakałam to mówiąc, ale poczułam się dowartościowana naprawdę. Bo w sumie w mojej szkole tylko dwie nauczycielki powiedziały, że gratulują mi sukcesu, że wiedzą o książce. No, tylko dwie nauczycielki. Zdziwiłam się, bo myślałam, że więcej osób zauważy temat, gdzieś to podchwyci. Bo właśnie w gimnazjum raczej wszyscy nauczyciele byli na bieżąco, zawsze wszystko komentowali, rozmawiali z moją mamą nawet na mój temat, no, a tutaj cisza, także fajnie, że chociaż w innych szkołach o tym się mówi. I żebyście mnie nie zrozumieli źle, wcale nie chodziło mi o to, żeby nauczyciele dawali mi jakieś ulgi przez to, że napisałam książkę albo coś w tym stylu, w ogóle mnie to chodzi. Po prostu wydawało mi się, że ktokolwiek chociaż to zauważy, doceni, wspomni, że wie, że napisałam książkę. No nie wiem, dlatego, że są to nauczyciele, poniekąd nas wychowują, chociaż większy wpływ nauczyciele mieli na nas na pewno podstawówka, gimnazjum niż teraz, ale wiecie, jednak no myślałam, że nauczyciele temat podchwycą, ale jeżeli nie, to tyle. Ale tak jak w ogóle, nie chcę, żebyście właśnie źle zrozumieli, w ogóle wcale nie chodziło mi o to, żeby mi dawali jakieś oceny, że napisałam książkę. Nie. Wcale o ulgi w szkole mi nie chodzi, bo nie robię tego dla ocen w szkole, tylko dla siebie. No i zobaczcie, w jakim tragicznym stanie jest aktualnie moja cera. Walczę z tym, mam nadzieję, że mi przejdzie. Ostatnio piję bardzo dużo wody. Jak na mnie to w ogóle jest dziwne, bo ja cały czas tylko soki. A teraz cały czas mam przy łóżku szklankę wody. Także mam nadzieję, że to też gdzieś tam poprawi stan mojej cery. I że nie będzie tak tragicznie, jak jest teraz. Bo dawno nie miałam takich wulkanów na brodzie. No ale przeżyję to. Wy również to przeżyjecie, mam nadzieję. Ja już jestem wykąpana, pomazana jakimiś mazidłami, cała się świecę. Ty jeszcze nie jesteś wykąpana? No ja jeszcze nie. Ale kochani, mamy wam do zakomunikowania to, że jest to już ostatnia scena tego vloga. Tak, a ja chciałam sobie jeszcze iść zrobić kanapkę. No to zobaczycie, jaką kanapkę Paulina zrobi sobie, ale już po pożegnaniu. To będzie taki bonus. Wytrwałych. W porządku, czemu nie? No i mam nadzieję, kochanie, że już w tym okresie wakacyjnym będziecie na vlogach troszkę więcej. No ja też mam taką nadzieję, że będę się częściej pojawiała, no, ale pewno będą się też działy ciekawsze rzeczy niż tylko nasze pogadanki, bo myślę, że nie będziemy spędzały czasu w domu, bo nie będzie takiej potrzeby. Też mam taką nadzieję. No i tyle. Tak. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bajo! No i jeszcze za chwilę ten bonus. Tak, tak. Pamiętam. Ale najpierw myju. 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 Oto dwie moje kanapeczki z majonezem, serem, szynką, ogórkiem małosolnym i musztardą. A w kubeczku, który dostałam od którejś Wicki, mam wodę. Także tak wygląda moja kolacja o godzinie 23:22. Ja wiem, że tak później powinno się spożywać czegokolwiek, no ale
Już trudno, mam nadzieję, że bardzo tego nie przytyję. I zauważyłam, że w ogóle na tej kanapce ładnie rozprowadziłam musztardę niż na tej, ale już trudno, o tej godzinie nikt na to uwagi nie zwraca. No chyba, że wy, bo w końcu to oglądacie.